to dopuścił Profi Kredyt. Nawet 20 tysięcy możesz wziąć, ale 50 musisz oddać. Czyli na lichwę. Kto dopuścił Profi Kredyt? Kto dopuścił Profi Kredyt? Polityce, nie mówmy polityce. Nie zmiana narracji myślenia i
chociaż zauważenia, że zaczął Zawsze nam trzeba brać fakty, czasem o tym opinie, nam trzeba brać te lepsze strony i powiedzieć, że może rzeczywiście następuje to jakieś takie delikatne złagodzenie tonu, ale no, od tego, czy politycy będą się wypowiadać odrobinę łagodniej, czy bardziej sceptycznie, to jeszcze nie, nie wiem, ten urlop nie zostanie przerwany, czy zahamowana jego budowa, więc... więc tutaj dopóki się coś nie zmieni, no tak w sferze faktów, dopóki rzeczywiście nie zostaną wydane jakieś decyzje wstrzymujące, no to ten optymizm należałoby jednak powściągać, co oczywiście nie wyklucza konsolidowania, raczej wymusza konsolidowanie sił i coraz mocniejsze podnoszenie tej kwestii. No zwłaszcza jeżeli, bo to rzeczywiście Niemcy są w pewnej takiej, no można ich postawić w niezręcznej sytuacji, bo z jednej strony Berlin też się zgadza, że sytuacja, że Rosja jest agresorem, że na Ukrainie, że jest współwinna destabilizacji, jest winna destabilizacji sytuacji właśnie na wschód od Kijowa, a z drugiej strony jak gdyby udaje, że nie widzi zagrożenia i idącego wraz z budową tego rurociągu, więc po prostu te niekonsekwencje należy na takich międzynarodowych gremiach podnosić. Tutaj korzystałem też z wsparcia Stanów Zjednoczonych, które na szczęście mają inne zdanie, no i może gdzieś tam nie wydać, i po prostu nie jest z tego wyniku, niestety jest jeszcze na to rola. No, chciałbym właśnie te studia pewnej umiejętności oddzielania w polityce, czy zwłaszcza właśnie zarysów odcieniów, bo jednak Niemcy z tak pracą mistrzami właśnie w bardzo ładnym odbijaniu swojej realizacji w sprawie interesów ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, w bardzo ładne słowa mówiące właśnie o dywersyfikacji, o współpracy, o swobodzie gospodarczej, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy myśmy się trochę znaleźli z Niemcami w jednym obozie w innej sprawie. To jest to, co gdzieś było aktualnie bardzo przybliżone w relacji ministra Trabkowicza w Niemczech, mianowicie Polska i Niemcy, mam wrażenie, stoją po tych samych stronie w kwestii reformy Unii Europejskiej, bo jednak Niemcy wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o HDU, jednak generalnie stoją bardziej na stanowisku ochrony pewnej swobody gospodarczej Unii Europejskiej, jednak hamowania procesu takiej głębokiej integracji, jak się ochrony przychodzi. Ale ta swoboda nie jest przede wszystkim interesie Niemiec, to jest pytanie. Nie patrząc w ogóle kompletnie na inne państwa. Powiedziałbym, że ona z jednej strony jest, ale ona z drugiej strony też jest także w naszym interesie, ponieważ zwróćmy uwagę, że my jako kraj jednak relatywnie mniej, o jednak mocno takiej dynamicznej gospodarce i rozwijającej się w bardzo wielu dziedzinach, jesteśmy ze sobą wykorzystamy na przykład nasz sektor transportowy czy budowlany. Zarysowało, że mamy wspólne obawy, jeśli chodzi o sytuację Włoch po wyborach, no i to może jest ta wspólna ocena, nas też bardziej łączy i integruje. To jest ostatnie słowo w temacie Dnia Polski w Radiu 24, Anna Starzyńska, Telewizja Polska, doktor Dawid Jekasz, politolog Instytut Staszica, bardzo dziękuję za to krótka program. Polskie Radio 24, zbliżacie przecież. Na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem redaktorka. W Dzienniku Ustaw opublikowano 3 zaległe wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada, 11 sierpnia i 9 marca 2016 roku. Dotyczą one zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o